Mogliśmy mówić o tej wspaniałości Jezusa Chrystusa, o tym, jak On jest cudowny, jak dobrze jest Mu służyć, jak wiele z tego dobra można korzystać, jak się jest właśnie w Nim. Też o tym, że to Bóg chce i On sam to może zrobić i On sam chce to zrobić, abyśmy weszli w to Jego dobro, też da nam słyszeć. A chciałbym teraz mówić o pewnym ostrzeżeniu, bardzo mocnym, bardzo silnym ostrzeżeniu od Boga, danym nam, zapisane to jest w 16 rozdziale pierwszej księgi Samuela. Wszyscy jesteśmy tymi, którzy już znają tą historię tutaj na tym miejscu, z tych, którzy słuchają. Kto nie zna tej historii, może przeczytać ją. Ja chciałbym niemniej jednak skupić się na tym, co dalej stało się z tym człowiekiem, który nie poczekał na Boga, nie wysłuchał, nieposłusznie nie wykonał tego, co Bóg mu kazał. To jest od tym 16 rozdziale, 14 wersetu przeczytajmy. A gdy od Saula odstąpił duch pański, zaczął go trapić duch zły, też od Pana. Rzekli tedy słudzy Saula do niego, oto duch zły od Boga trapi cię. Niechaj rozkaże nasz Pan sługom swoim, którzy są przy tobie, a poszukają męża umiejętnego grać na harfie, aby ci zagrał, gdy przypadnie na cię duch zły od Boga i ulży ci. Gdzie Bóg wyraźnie mówi do nas, wyraźnie pokazuje nam, i to też czynił przez swojego sługę Pawła, że jeśli nie będziemy oddani Bogu, to Bóg może sprawić, że zostaniemy oddani komuś innemu. Jeśli nie będziemy pod Bożym działaniem, jeśli nie będziemy posłuszni Jemu, to może zły duch też przyjść na nas. Jak on się dzisiaj objawia? Objawia się przez bunt. Co widzimy w Saulu? To samo. Dzisiaj ten zły duch objawia się tak samo, jak się objawiał w Saulu. Tu widzimy króla. Król miał możliwości pokazać ten bunt. Z każdej strony miał możliwości, żeby ścigać Dawida. Przecież miał możliwości, żeby pokazać ten bunt na tym, można powiedzieć, przypadku. Dzisiaj każdy z nas, jeśli nie trzymamy się Jezusa Chrystusa, będzie pokazywał ten bunt wobec tego, co Chrystus chce z nami zrobić, a czemu my się nie podporządkowujemy. Naprawdę przychodzą złe duchy na ludzi. Oni to nazywają może czasami gorszym dniem. Oni to nazywają może czasami jakąś depresją, jakimś czymś, co mnie napadło tego dnia, jakaś taka duchowa migrena napadła na mnie. A tymczasem Bóg ostrzega i mówi, to, co przychodzi na ciebie, to jest to, co, w czym byłeś mi nieposłuszny, poszedłeś dalej i to na ciebie spadło. To również pochodzi ode mnie, żebyś zrozumiał, że nie wolno ze mną sobie lekceważąco postępować. Żebyś zrozumiał, że kiedy podchodzisz do mnie, to podchodzisz do najwyższej świętości, do najwyższego wymiaru, można powiedzieć, sprawiedliwości. Podchodzisz do kogoś czystego, świętego. Wiecie, tak nieraz myślę sobie, i tutaj oczywiście nie chodzi o jakiś zakon, ale myślę sobie, że nieraz wyraża nasza postawa, nasze zachowanie, nieraz nawet fizyczne wyraża to, jak podchodzimy do Boga. Oczywiście diabeł poszedł w drugą stronę, kiedy kazał ludziom groch sypać pod kolana. Poszedł w drugą stronę, kiedy mówił, że na podstawie tego będą zbawieni. Ale nieraz poprzez twoje ciało naprawdę widać, komu służysz. Nieraz poprzez to ciało widać, komu jesteś oddany, komu łatwiej ci oddać swoje życie. Naprawdę widać to. Przez ten szacunek. Niektórzy z nas siedzą na zgromadzeniu, przyjmij to lub nie, siedzą na zgromadzeniu tak, jakby rzeczywiście siedzieli przed kimś małym, kimś nieistotnym, potrafią nogę na nogę sobie zarzucić, potrafią się rozsiąść, jakby byli w knajpie, a tymczasem nie mają świadomości tego. Dlatego trzeba uważać, żeby naprawdę być i w każdym wymiarze. Saul, ktoś by powiedział z boku, ten Saul był naprawdę, on nie był taki zły. On nie był taki zły. On w tylu rzeczach, no po prostu zbuntował się, chciał tylko coś pokazać Panu Bogu.
On chciał tylko coś wyrazić Panu Bogu. On chciał tylko wyrazić, jak, no to jak ten Jonasz. Ja nie będę jak Saul, ja będę jak Jonasz. Pokażę coś Panu Bogu tylko. Żeby on mnie zrozumiał, żeby on zobaczył, że ja mu, że się obraziłem, że się zdenerwowałem, miałem prawo do tego. Bóg zna serce każdego człowieka. Jonasz był szczery wobec Boga. Jonasz był szczery w tym, co robił. Oczywiście zbuntował się, ale w tym nie był człowiekiem, który by buntował się i nie szczerze podszedł do swojego Boga. Dlatego Bóg szczerze rozprawił się z nim i musiał z tego powodu ponieść konsekwencje. Ale że szczerym postępuje szczerze. I tak postąpił z Jonaszem. Ale tutaj nie było szczerości. Tu nie było szczerości w Saulu, tu nie było szczerości wobec Boga, dlatego Bóg postąpił z nim tak, jak Saul postąpił z Bogiem. Pozwolił złemu duchowi go dopaść. Jeszcze łaskę, można powiedzieć, widzieć możemy, kiedy przychodzi sługa Boży do niego i pozwala mu w tym, żeby ten zły duch nie męczył go cały czas. I o tym czytamy, to widzimy w tym wersecie 23. A gdy duch zły od Boga opadał Saula, Dawid brał harfę i grał na niej. I przychodziła na Saula ulga i było mu lepiej, a duch zły odstępował od niego. I zobaczmy to. Wiecie, jest coś, co widzą nasze oczy. Coś, co widzimy. I dokonuje się to. Naprawdę dokonuje się to. Widzę nieraz, jak mną chce szarpać. Widzę nieraz, jak ludźmi wierzącymi szarpie zły duch. Bawi się nimi. Duch buntu. Bawi się nimi. Normalnie bawi się nimi. Na naszych oczach to się dokonuje. Jak bawi się nimi. Jednego dnia potrafią iść radośni, szczęśliwi w Chrystusie, a innego dnia znowu widać, jak próbują się zbuntować przeciwko Bogu. Jak gdzieś tam ktoś by powiedział, nie, Saul to był daleko, gdzieś tam w tej przestrzeni daleko, także ja na pewno, na mnie to nie spadnie. Nie ryzykujmy, czy spadnie, czy nie spadnie. Nie ryzykujmy tym, że jeden dzień tak, drugi dzień tak. Jeśli to jest słabość i rzeczywiście to, w czym nie radzimy sobie, jesteśmy szczerzy wobec Boga, to Bóg jest w sprawie pomocy. To jest jasne, ale jeśli to jest bunt, bunt przeciwko Bogu, jasny bunt, gdzie Bóg mówi wyraźnie, a ty się buntujesz przeciwko Bogu, to nie dziw się, że później stan jest taki, jaki jest. Nie dziwmy się. Niech się nikt nie dziwi, że później człowiek nie może powstać i mówi, że sobie po prostu w pewnych sprawach tylko nie radzi. Nie, to nie jest nieradzenie sobie. To jest bunt wobec Boga. Są sprawy, jeszcze raz powiem, przez które rzeczywiście Bóg przeprowadza. Człowiek sobie nie radzi. Ale jeśli jest bunt, to powiedzmy po imieniu. Bo póki żyjemy, jest łaska nad tymi, którzy przyznają się do buntu. Gdyby Saul w tym momencie przyznał się do swojego buntu, że zrobiłem inaczej, nie czekałem, nie wymordowałem wszystkiego, nie czekałem dalej na dalsze rozkazy, Bóg by naprawdę zniżył się do niego, gdyby zobaczył w nim skruchę, pokorę, uniżenie. Ale on dalej był zbuntowany. Dlatego Samuel poszedł tam, ale już nie było tym Bożej sprawy ku uratowaniu, ale ku zniszczeniu. I tak się stało z Saulem. Pytanie, na ile chcemy ryzykować? Na ile chcesz ryzykować swoim życiem? Jak myślisz sobie, na ile można zaryzykować twoim życiem? Jasne, gdybyś ryzykował, gdybym ja ryzykował tym, czy to życie będzie w danej chwili ciut gorsze, czy w danej chwili tylko po prostu chwilowo się potknę, to ktoś by powiedział, nie ma problemu, małe ryzyko. Ale to jest ryzyko wieczności. To jest ryzyko wiecznego przebywania, albo z Bogiem, albo w Gehennie. Albo z Bogiem, albo odłączonym od Niego. To nie jest małe ryzyko. To jest potężne ryzyko. Albo jesteś po jednej stronie, albo jesteś po drugiej stronie. Nie ma czegoś po środku mniejszego zła. Nie ma. Albo jest zło, albo jest dobro. Albo jest Chrystus, albo jest szatan. Nie ma nic innego. My o tym dobrze wiemy. To są proste rzeczy, którym nieraz może właśnie dobrze było, żeby nam przypomnieć, ale to, co pokazuje nam Bóg, to jest tak jasne, tak przejrzyste. Dlatego jak dobrze, że przyszedł Bóg i pokazał to już też Saulowi, lecz on już był oddany swojemu buntowi. Ludzie potrafią być oddani swojemu buntowi, kochani. Ludzie naprawdę potrafią być oddani swojemu buntowi. Sami napędzają się do jeszcze większego buntu. Sami powodują to, chociaż oczywiście ktoś by powiedział z boku i tak rzeczywiście się dokonuje, że są też przez diabła podsycani. Ale bardzo często sami się napędzają do tego, żeby być zbuntowanymi przeciwko ludziom i przeciwko Bogu. Bo w momencie, kiedy przychodzi sprawa na człowieka, że diabeł go kusi, to jest tak jak z Kainem. Bóg bardzo często przychodzi przez sumienie człowieka.
przychodzi, dotyka się sumienia i mówi: uważaj, czyha grzech, kusi cię, lecz panuj nad nim w Jezusie Chrystusie. Kusi cię, lecz masz nad nim panować. Niektórzy już po prostu przechodzą nad tą barierą bardzo płynnie, bardzo łatwo i mówią: jednak ja dalej pójdę w swoim. I później naprawdę dokonują się straszne tragedie. Później ludzie coraz ciężej, z dnia na dzień coraz ciężej odbudować im relacje z Bogiem, bo zagubia się szacunek, zagubia się cześć, zagubia się społeczność z Bogiem i będzie coraz ciężej. W tych czasach ostatecznych jeszcze ciężej będzie. Naprawdę będzie jeszcze ciężej w tych czasach ostatecznych. Jeszcze więcej ludzi będzie przesiew. Nawet tą 1/3 jest powiedziane, że oni wpadną w przesiew, będą przesiewani. Nawet tą garstkę, można powiedzieć, wyszczególnioną, jeszcze będzie... Jeszcze oni będą przesiewani. Więc jeśli taka rzecz się dokonuje, sąd Boży rozpoczyna się od nas. Jeśli tak się dokonuje, to od sprawiedliwego Bóg zaczyna. To co stanie się z tamtymi, którzy sobie pozwolili gdzieś na bunt? Co stanie się z nami, jeśli sobie pozwoliliśmy gdzieś na bunt? Jeśli się buntujemy przeciwko Bogu, to nie czynimy Bogu krzywdy. Nie czynimy komuś wierzącemu krzywdy. Chociaż może on być smutny, chociaż może być on gdzieś w Panu rzeczywiście taki zasmucony mocno. Ale sobie czynimy największą krzywdę. Sobie. Naprawdę sobie, bo to my się oddzielamy od ochrony. I o tym też chcę mówić dzisiaj. Oddzielasz się od ochrony, kiedy jesteś buntownikiem. Oddzielasz się... Swoimi własnymi myślami, swoimi własnymi drogami, nogami, rękoma oddziela się od ochrony, od stróża. Naprawdę, my nieraz wypychamy tego stróża na zewnątrz. On jest z nami, można powiedzieć, w jakimś miejscu, nawet fizycznie, powiem to, żebyśmy mogli bardziej zrozumieć. Jest z nami w pomieszczeniu, dba o to, żebyśmy rzeczywiście byli zachowani od złego, a tymczasem my często swoim zachowaniem wypychamy go z tego pomieszczenia i mówimy: stróżu, stróżu i tam, ja tu nie potrzebuję ciebie. I tymczasem przychodzą na nas wszystkie te rzeczy, które ktoś inny bardzo szybko wykorzystuje i zrzuca je na nas. I co poczniesz, jeśli nie masz stróża? Co poczniesz, jeśli nie masz stróża nad swoim umysłem? Co poczniesz, kiedy nie masz stróża nad swoim sercem? Co poczniesz, biedna duszo? Co poczniesz? Wtedy borykasz się, wtedy upadasz, leżysz i wydajeby się z boku, że jeszcze jest to życie, ale to życie to nie jest to życie, kiedy ono mogło być piękne, śliczne w Chrystusie. To w pewnym momencie po prostu jest znowu borykanie się z przeciwnikiem. Nie wypychaj stróża nigdy na zewnątrz. Pozwól, aby ten stróż Izraela był stróżem twoim nieustannie. Żeby on stróżował nad twoim umysłem. On jest gotów, on nie śpi, nie drzemie, tak powiedział. Dawid wiedział, że jego stróżem jest Bóg. On naprawdę czcił tego Boga. On wiedział, że jego stróżem jest Bóg i chociażby nawet takich 10 Goliatów tam stanęło, Dawid by wystąpił przeciwko nim. Bo wiedział, że stróżem jest Bóg tego narodu i Bóg sobie ten naród wybrał i nikt nie będzie z tego Boga sobie teraz drwił i szydził. I podejrzewam naprawdę, że gdyby tam był cały zastęp tych Goliatów, Dawid by stanął i powiedział wszystkich po kolei powale. Bo Bogiem, z Boga nie można drwić. Z Boga sobie nie można kpić. To jest święty Bóg. On nie był zbuntowany, on był gotowy na to, żeby chwała Boża mogła na nim spoczywać. Na ludzie zbuntowanym, na człowieku zbuntowanym nie może spoczywać chwała Boża. Bo albo spoczywa zły duch, albo Duch Święty. Albo spoczywa ten Duch Święty w chwale tego, skąd pochodzi, można powiedzieć, kim jest. Albo spoczywa zły duch. Jest jeszcze naprawdę ratunek, aby w każdym miejscu, w każdym czasie móc uciec. Ale nieraz jest już tak, że też obserwujemy, że już człowiek tak daleko się zapędza, że sam Bóg jedynie może tego człowieka zachować, wyrwać. Może przyjść, wkroczyć ze swoją mocą, ze swoją siłą, ze swoim silnym ramieniem, wkroczyć i tego człowieka wyciągnąć. Jak dobrze, gdy możemy powiedzieć za psalmistą, co też czytamy w tym 121 psalmie. Biblia, choć tak piękna, choć przepiękne to jest Boże Słowo, to jednak ona sama jako litera niestety nie będzie stróżem twoim ani moim. Nawet modlitwa, choć mogliśmy to już rano słyszeć, choć i to Pan mówił, pokazywał, że choć może być piękna, wzniosła, to nie to ona będzie stróżem moim, nie modlitwa, ale Bóg, jedynie Bóg, który może objawiać się w tych rzeczach, który przemawia przez te rzeczy, ale On jedynie stróżem jest naszym, jedynie On. 121 psalm, 5 werset czytamy:
albo 104 zacznijmy. Oto nie drzemie, ani nie zasypia stróż Izraela, Pan stróżem Twoim, Pan cieniem Twoim po prawicy Twojej. Słońce nie będzie Cię razić za dnia, ani księżyc w nocy. Pan strzec Cię będzie od wszelkiego zła, strzec będzie duszy Twojej. Pan strzec będzie wyjścia i wejścia Twego od teraz i na wieki. Teraz i na wieki. Pan będzie strzegł. Widzimy w tym Bożą obietnicę, widzimy. Chcemy się tego uchwycić. Piękną rzeczą jest się tego uchwycić, wspaniałą rzeczą jest się tego uchwycić. Ale tego uchwycić się można tylko w Chrystusie, a w Chrystusie nie było 0,01% buntu. Dlatego tak tylko można się tego chwycić. Inaczej, jeśli tego się chwycisz, to zginiesz i pójdziesz do Gehenny. Ja wraz z Tobą, jeśli chwycę się tak samo, poza Chrystusem tego. Wielu ludzi dzisiaj chwyta się tego i mówią o tym psalmie wspaniale i mówią o tym, że Pan stróżem moim, a tymczasem idą, grzeszą i czynią przeciwko Bogu nieprawość. Jakim stróżem Twoim? To jakże się zawiedziesz w dniu sądu? Jakże się zawiedziesz w dniu sądu, kiedy zobaczysz, że ten stróż sam powie precz ode mnie. Bezprawie czyniłeś, nie miłowałeś mieć precz. Dlatego ten stróż mówi: jestem Twoim stróżem. Jestem, jeśli jesteś mi poddany. Jeśli rzeczywiście jesteś mi poddana. Jestem Twoim stróżem, daję Ci tę obietnicę. Kiedy jesteś w moim Synu Jezusie Chrystusie, jestem Twoim stróżem i nie opuszczę Cię. Nie pozostawię Cię. Nie będziesz nigdy sam. Nie będziesz w bitwie tej nigdy sam, obiecał Bóg. Nie postawię Cię samego przeciwko tej armii. Nigdy nie staniesz tam sam. Będę przy Tobie. Ale ludzie dzisiaj mówią: nie potrzebuję Cię, Panie Jezu, sam sobie poradzę z tą armią. Przychodzi tylko na nich jakaś zła myśl o kimś. Już giną. Giną, są jak naprawdę leżą. A ten diabeł ma jeszcze milion swoich żołnierzy, którzy stoją w gotowości, żeby na tego człowieka napaść. Więc jeżeli stróżem naszym nie będzie Pan, jeśli Bóg nie będzie stróżem naszym, jeśli On nie będzie stał po prawicy naszej, i po lewicy z przodu i z tyłu, to nie zwyciężymy wroga, no nie łudźmy się. Powali nas na samym starcie, jak powala dzisiaj wielu na samym starcie. Myślą: z Tobą wygram. A Bóg mówi: dobra, wygrasz, teraz zrób to. Teraz ma być przebaczenie, teraz ma być uniżenie, teraz masz przeprosić za to czy za to. A mówi: Panie Boże, nie, bez tego z Tobą wygram. I rozpoczyna się proces buntu. I rozpoczyna się proces buntu. I wtedy człowiek mówi: ale Pan stróżem moim, ruszam. I nagle patrzysz, człowiek powalony. No, Pan Bóg jest Bogiem jasnym. Chwała Mu za to, że jest Ojcem, który mówi do nas: i mówiłem Ci o tym. Moje słowo o tym mówi, docierałem przez swojego Ducha Świętego, abyś mnie słuchał. W każdej sprawie mówię do Ciebie. Ilekroć mówię do Ciebie, sam sobie niczego nie wymyślaj, co miałbym mówić do Ciebie, tylko słuchaj to, co już mówię do Ciebie. I wtedy, kiedy będziesz słuchał, to idź za mną. Posłusznie. A Pan Bóg daje stosownie do wiary, stosownie do tego wzrostu wiary w nas. Daje, nie każe nikomu z nas osiągać tego, czego wiesz, nie damy rady. Ale mówi: w tym, co już wiesz, tym trwaj. I to Paweł, Boży sługa, wiedział doskonale, dlatego mówił tak do Filipian i do innych, żeby w tym, co już wiedzą, trwali. Wiesz o tym, że Bóg tego nie lubi? Że Bóg nienawidzi kłamstwa? Że Bóg nienawidzi obłudy? Wiesz o tym? Wiesz o tym. Więc w tym trwaj. W tym, co już wiesz, że Bóg nienawidzi buntu, w tym trwaj. I chociażby nawet Twoje serce wzrygało się, podnosiło się przeciwko temu Bogu i mówiło jak ten Jonasz: Panie Boże, jak tak możesz? Przecież Ci ludzie tyle zła uczynili. To jednak przyjdź z tym do Boga, a Bóg Ci wytłumaczy i powie Ci, jakim On jest. Pokaże Ci swoją sprawiedliwość, ale nigdy nie dyskutuj, jak tu było też powiedziane, z Bogiem na zasadzie buntu. Kiedy jesteś szczery, uniżony przed Bogiem, to nieraz jest tak, że pytasz Boga w tej uniżoności i szczerości: Boże, w tej sprawie naprawdę już nie mam sił. Jak dalej z tą sprawą? To Bóg widzi to i widzi, że w Twoim sercu nie ma buntu. Że w Twoim sercu nie jest coś takiego, żeby teraz Bogu zarzucić, jak Ty mogłeś mi to uczynić. Ale wtedy starać się to i wytłumaczyć to. Czy przez słowo swoje bezpośrednio, czy w modlitwie, czy w kazaniu. Wytłumaczyć Ci to. Czekaj na Niego. Ale nigdy nie rezygnuj z tego stróża, nie buntuj się stróżowi swojemu. Nie buntuj się. Bo On może Cię zostawić.
A wtedy jest straszny twój los. Straszny. Zostawi, ja naprawdę, ludzi, którzy go odrzucają, którzy stają się do niego plecami, ich zostawia. I co się z nimi dzieje? Co się z nimi dzieje? Z płaczem, mówi Paweł, o takich wspominam. Z płaczem. I dzisiaj tak samo możemy mówić o tym z płaczem. Naprawdę, bo tak się dokonuje. Izajasza, 27 rozdział. Bóg tak samo mówi o tym, będziesz miłował. Będziesz przebywał w społeczności z moim ludem. Będziesz miłował. Będziesz okazywał tą miłość bratniom. Będziesz żył w jedności z tymi, którzy kochają mnie. I to mówi tak samo. I teraz mamy do wyboru. Cały czas mamy wolną wolę, kochani. Cały czas mamy wolną wolę. Powiedzieć albo ja tego tak nie widzę i zrobię po swojemu, albo powiedzieć, Boże, chcę to robić tak, jak mówisz. Tak, jak docierasz teraz do mnie. Chcę to czynić. Mamy cały czas dwie drogi. 27 rozdział od 2 wersetu Księga Izajasza. W owym dniu będą mówić: rozkoszna winnica, śpiewajcie o niej. Ja, Pan, jestem jej stróżem, nieustannie ją nawadniam. Pilnuję jej dniem i nocą, aby nikt na nią się nie targnął. Nie ma we mnie gniewu, lecz gdyby pojawił się cierń i oset, wystąpiłbym do walki z nimi, spaliłbym je razem, chyba że się poddadzą pod moją ochronę. Zawrą ze mną pokój. Niech zawrą ze mną pokój. Tu mamy w warszawskiej się. Gdybyśmy spojrzeli w inne przekłady, to jest się. Tu mamy się, tam jest się. Ale tu widzimy, spójrzmy na to, co Bóg mówi. Ja, Pan, jestem stróżem. Nieustannie ją nawadniam. Pilnuję jej dniem i nocą, aby nikt na nią się nie targnął. Ja jestem stróżem tej winnicy. Ja jestem tym stróżem tego miejsca, bo to jest moja winnica. Ja jestem stróżem. Kto podejmie się bitwy? Kto wygra bitwę z Bogiem? Oczywiście wróg się podjął, diabeł. Gdzie jest strącony? Już nie ma powrotu. Taki był jego dalszy etap. A będzie jeszcze gorszy. I Bóg mu powiedział, już nie ma możliwości odwrotu. Koniec. Będzie wrzucony do jeziora. Chwała Bogu za to, że On jest takim stróżem. Kiedy coś bierze do upilnowania, to od Jego strony jest gwarancja stuprocentowa, że to upilnuje. Nie ma. Jeśli jesteś w Bogu, jeśli jesteś w Chrystusie, Bóg cię upilnuje. Ale pytanie, czy jesteś, czy jestem. Pytanie, czy trwamy w Chrystusie. Pytanie, czy mieszkamy nieustannie w Chrystusie, bo jeśli nie, to pilnuje nas kto inny. To pilnuje nas diabeł, żebyśmy tylko mu się z rąk nie wydarli. Pilnuje nas wróg, żebyśmy tylko jednak nie uciekli do Zbawcy. Tak samo jest w modlitwie, kochani. Możesz być pilnowany przez wroga i nie móc się wydrzeć już. Ale w pewnym momencie nawet tam, kiedy zawołasz z głębi swojego serca, rozdartego już serca, mówiącego, Boże, naprawdę, już dość pastwienia się nade mną wroga. Wtedy rzeczywiście On przychodzi i swoją mocarną dłonią wyciąga. Chwała Mu za to, że jest stróżem, który jeszcze lituje się nad tymi, nad którymi pastwi się dzisiaj diabeł. Jest tym stróżem, który może wziąć i przygarmia do swojego stróżowania jeszcze tych, którzy do Niego wołają spod znęcania się wroga. Jeśli teraz jeszcze tak jest, póki czas łaski, to jakże dobrze z tego korzystać. I nigdy nie uciekać. Kiedy nawet byś zobaczył w pewnym momencie płot, tak może w sposób bardzo dziecięcy, bardzo prosty, ale kiedy w pewnym momencie patrzysz na tym pastwisku, jest płot i masz, widzisz, nie wolno za ten płot ci wychodzić, to nie myśl sobie, że za tym płotem to na pewno jest lepsza trawa. To nie myśl sobie, przeskoczę ten płot, ominę, podkopię, ale przejdę przez ten płot. Ale wiedz o tym, że on jest postawiony tam dlatego, bo stróż daje ci znak, ostrzega cię. Nie idź dalej. To jest teren, pod którym naprawdę będzie pastwił się nieprzyjaciel. Będzie pastwił się nad tobą. Naprawdę dzisiaj ludzie wpadają w pastwienie się diabła nad nimi i mówią, Pan Bóg mnie opuścił, Pan Bóg się teraz tak nade mną znęca. Ten Job, kiedy wpadł w próbę, czy on, zobaczcie, jak on w tej próbie się czuje. On wie, jest sprawiedliwy. Jego serce jest w Bożej ochronie. Jego serce jest pod ochroną Bożą.
Ten Job to nie było tak, że on to z siebie wskrzesił. To nie było tak. To nie było tak, że on to teraz z siebie wydobył, ale on był w Bożej ochronie. On trwał, czynił to, nie buntował się Bogu. Czynił to, co się Bogu podoba, dlatego Bóg go trzyma w swojej ochronie. I chociaż jego ciało tak rozdarte, i chociaż jego ciało tak mocno przeżywające to, co było, czym było dotknięte, to jednak ochrona Boża nad nim była. I Job przeszedł to doświadczenie. Czy sam Job by przeszedł z siebie to doświadczenie? Nigdy w życiu. Nie ma takiego mocarza, który by zwyciężył z diabłem, jak tylko Chrystus i ci, którzy są w Nim. Dlatego jak dobrze, że Bóg założył swoją winnicę. Jak dobrze, że możesz być tą winnicą, czy ja. Że możemy być tą winnicą i że Bóg sam obiecał, że nocą i dniem będzie ją strzegł. A dalej zobaczcie jeszcze. Nieustannie ją nawadniam, pilnuję. Cudowne. Wspaniałe, że nie dość, że strzeże nas od zła, ochrania nas od diabła, to jeszcze w jego stróżowaniu jest nieustanne karmienie nas, pojenie, dawanie wszystkiego, co nam jest potrzebne. Nie musisz nigdzie już iść do żadnego innego pana po to, co jest ci potrzebne. Nie musisz, to diabeł cię oszukuje, że w tym stróżowaniu jesteś ograniczony, bo nie masz żadnej już przyjemności. Nie słuchaj diabła. Wiedz o tym, że w tym stróżowaniu jest pełnia doskonałości wszystkiego, co ci jest potrzebne. Że w tym stróżowaniu, w byciu w Jezusie Chrystusie jest pełnia, czego tylko potrzebujesz na tej ziemi. Nie ma tej rzeczy, którą byś potrzebował, a która by była poza Jezusem Chrystusem, rzeczy dobrej, która jest od Boga. Nie ma tej rzeczy. Naprawdę, ale ludzie jeszcze mają cały czas dwie drogi i mogą powiedzieć, a jednak są takie rzeczy, które sprawiają mi przyjemność, a ich tam nie ma u mojego stróża. I wtedy idą. I naprawdę nie dziwię się już dzisiaj, chociaż jest mi bardzo smutno, ale nie dziwię się temu. Nie dziwię się temu, że oni później wpadają, w co wpadają. Nie dziwię się temu, bo to o tym mówi Słowo Boże. Ostrzega, o zamysłach diabła mówi też jasno. I tylko jeszcze przeczytajmy z Ewangelii Jana o tym, jak stróż, Bóg Wszechmogący, posyła swojego Syna. I co Syn mówi od Ojca? Posłany mówi tylko to, co Ojciec mu każe. I co ten Syn mówi? Wspaniały pasterz. 12 werset. Dopóki byłem z nimi na świecie, zachowałem w imieniu Twoim tych, których mi dałeś i strzegłem, i żaden z nich nie zginął, prócz syna zatracenia, by się wypełniło pismo. Ale teraz do Ciebie idę i mówię to na świecie, aby mieli w sobie moją radość w pełni. Dopóki byłem z nimi, zachowałem. Nikt z nich nie zginął. Zginął tylko ten, który miał zginąć. Nikt z nich nie zginął. 11 było, 11 ich ojca zachowałem do teraz, aż odchodzę do Ciebie. Aż idę do Ciebie, zachowałem ich, zobacz Ojcze, przyszedłem z Twoją wolą, przyszedłem, aby wypełnić Twój plan, wypełniłem Ojcze Twój plan, a teraz idę do nieba. I dlaczego jest powiedziane o tym później, że On idzie do nieba po to, żeby dalej coś czynić, żebyśmy byli pewni, że w Jego dłoniach jesteśmy bezpieczni, żebyśmy nigdy nie wyrywali się, po to poszedł do nieba, aby wstawiać się teraz za dziećmi Bożymi, naprawdę. Potrzebujemy tego wstawiennictwa bardzo mocno, gdyż jesteśmy bardzo przekornym, buntowniczym ludem bez Boga. Bardzo przekornym, buntowniczym ludem. Bardzo szybko chcemy udowodnić komuś swoją mądrość, swoją wyższość, a tylko wystarczy, że ktoś powie coś nie po naszej myśli. Dlatego Jezus Chrystus nie raz dał próbę, zobaczcie, kiedy mówił do tego ludu, nie raz dał próbę, czy oni rzeczywiście są jeszcze gotowi na to, żeby go słuchać, czy raczej będą buntowali się przeciwko niemu. I tam był bunt. Był bunt przeciwko słowu Jezusa Chrystusa. Bo Jezus Chrystus w tych słowach ich próbował, patrzył, czy są uniżeni, aby to przyjąć. I ci, którzy byli uniżeni spośród tego ludu, ci to przyjęli i byli gotowi. To jest dobre podłoże. Byli gotowi, aby to przyjąć. I dlatego dzisiaj podłożem Twojego serca mogą być dwie sprawy. Albo bunt i nie przyjmiesz Słowa Bożego. I nie przyjmiesz tego, kiedy nawet ktoś Ci będzie próbował swoją rację udowodnić. Nie przyjmiesz tego. Tak mówi Boże Słowo. Albo będzie tam pokora i uniżenie. I przyjmiesz, kiedy ktoś Cię napomina. I nawet jeśli by Cię napominał w tym momencie, nawet by Cię napominał, ktoś można powiedzieć tak,
inaczej niż ci się wydawało, to przyjmiesz, przemyślisz, staniesz z tym przed Bogiem, ale tam nie będzie buntu, nawet gdyby tak miało być wobec Boga. Ja tu mówię o sprawach, które naprawdę się dokonują wśród nas. Ja tu mówię o rzeczach, które dokonują się, sam wiem o tym, jak w moim życiu i wiem również, że w waszym życiu one się dokonują. Jakże źle jest z nami, kiedy buntujemy się przeciwko Bogu. Bo to chociażbyśmy nawet próbowali zataić, ukryć za miną uśmiechu, za miną jakiejś nawet dobrej maski, to jednak to jest w sercu. Dlatego Bóg mówi, badam serce. Dlatego Bóg mówi, sprawdzam serce, badam nerki. Czy tam rzeczywiście nie ma nic, co stoi na przeszkodzie. Najmniejszy, jeszcze raz powiem, bo tak mówi Boże Słowo, najmniejszy ślad, najmniejszy naprawdę element buntu, najmniejszy kamyczek buntu, że tak bym powiedział, najmniejszy kamyczek buntu będzie naprawdę w pewnym momencie stał nam tak na przeszkodzie, że nie przejdziemy. Nawet nie w pewnym momencie. On naprawdę będzie bardzo szybko zorganizuje się w głaz. W głaz, który będzie już tak ciążył i będzie nam po prostu przeszkadzał w drodze za naszym Panem. Naprawdę to rośnie w bardzo szybkim czasie. Diabeł naprawdę w tym ostatecznym czasie przeszedł do bardzo mocnego ataku. Ofensywa jego jest tak silna. Dawniej jeszcze, tak jak rozmawiałem ostatnio z pewnym bratem, że dawniej to naprawdę było to, jakby wydawało się rozleczone w czasie. Dzisiaj te rzeczy dokonują się bardzo szybko. Diabeł wie, że czasu ma niewiele. Dlatego przeszedł do takiego silnego ataku, aby na ile można zwieść i wybranych. Zwieść i wybranych. Tych, których Bóg sobie przed założeniem świata wybrał. Ja wiem, że my znamy tą literę. Ja wiem, że my wiemy, o czym to jest mowa. Ale ja często myślę, że my jesteśmy nawet nie do końca świadomi tego, że on ingeruje w to, co Bóg sam wybrał przed założeniem tego świata. Stara się zaingerować. Myśli, że jest tak silny i tak mocny, że mu się uda z tą ingerencją zwyciężyć jednak samego Boga. Dlatego występuje przeciwko Bogu i próbuje, żeby jak najwięcej ludzi wystąpiło z nim razem przeciwko niemu. Przeciwko niemu, przeciwko jego sprawiedliwości, przeciwko jego czystości, przeciwko jego świętości. I próbuje zagarniać coraz więcej. Dlatego w ostatecznym czasie naprawdę będzie miał wielkie tłumy za sobą. Ale ci, którzy stoją w Jezusie Chrystusie, czy będą stali odważnie? Czy będą stali odważni, czy będą dbali o swoje serce? Mówili, badaj mnie, Boże. Będę w cichości uniżeni, Ty badaj mnie, a kiedy mi to wskażesz, to będę tak jak w trenach napisane, głowę w proch chował, abyś mnie, Boże, przeprowadził przez to, abyś mnie pouczył, jak mam żyć, jak mam dalej, żebym tylko nie buntował się przeciwko Tobie. Żebym nie stawał w swoim ponad tym, co jest w Tobie. Naprawdę, żebym nie stawał. Każdy z nas, jeszcze raz to powiem, każdy z nas jesteśmy bardzo szybcy w ciałach naszych, w starym człowieku do buntu. Bardzo szybcy. Bardzo szybcy. Tam potrafimy naprawdę szybciej niż chodzimy, szybciej niż biegamy. Jesteśmy szybsi w tej sprawie. Dopiero w Jezusie Chrystusie stajemy się tymi, którzy już nie potrafią w tej sprawie chodzić. Dopiero tymi, którzy są już niezdolni, żeby w tym buncie chodzić. Dopiero Chrystus nas pozbawia tego przez krzyż, przez rozprawienie się. Ten bunt spotyka się ze śmiercią naszą wraz z Chrystusem na krzyżu. I On tam umiera. Jak dobrze, żeby był zawsze martwy. Jak dobrze, by każdego dnia był martwy. Bo jeśli nie, to, co nieraz wydaje się takie naprawdę moją racją, to w życiu chrześcijańskim nie powinno w ogóle istnieć. Nieraz w domach, naprawdę nieraz w domach jest tak, że buntuje się jeden przeciwko drugiemu. Jeśli masz społeczność ze swoim Panem, w relacjach, ja mówię nie tylko mąż z żoną, w relacjach, brat, siostra, jeśli masz ze swoim Panem tą relację i rzeczywiście tą społeczność, to ty wiesz, że twój Pan jest w stanie rozwiązać najbardziej zawiłą sprawę, najbardziej zmiękczyć najbardziej stwardniałego człowieka, sprawić z tym człowiekiem, żeby on rzeczywiście uznał tą rzecz, którą tak może Bóg dociera do ciebie. I wtedy przychodzisz do swojego Pana. Nieraz jeśli widzisz, że nie da rady, to nie walisz młotkiem w tego człowieka, nie rzucasz w nimi głazami swojej racji, ale idziesz do swojego Pana, stajesz przed Nim, bo wiesz, że ten Bóg może rozprawić się z każdym, kto czegoś może nie rozumieć w danym czasie, albo w tym czasie rozprawi się z Tobą, abyś mógł
w cierpliwości pomóc tej drugiej osobie, kiedy dokonuje się coś tam. Ale zawsze idźmy do Boga. Naprawdę zawsze idźmy pierwej do Boga. Pozwólmy na to, żeby żaden bunt z domów, z jakichś miejsc, z jakichś relacji nie przenosił się na Kościół, nie przenosił się właśnie na naszą społeczność z Bogiem. Nie pozwólmy na to. To jest bardzo silne ostrzeżenie. Nie pozwólmy na to, gdyż później rzeczywiście może być tak, że ten zły duch, który nie jest od Boga, dopada i później nawet nie wiesz, jak już się wyrwać. Jeszcze raz powiem, Saul już, więc znamy jego koniec, niestety. Ale jest w Jezusie Chrystusie jeszcze wyjście. Pokora, pełna pokuta i uniżenie. Jest wyjście z buntu. Ale jeśli nie, jeśli będę buntownikiem przeciwko Bogu, to Bóg może zatwardzić moje serce. I niestety, moje nogi poprowadzą mnie do Gehenny. Ale jeśli zaufam Bogu, jeśli naprawdę oddam Mu chwałę i pozwolę, żeby rzeczywiście moje serce zachował od buntu, stróżował nieustannie i będę Mu wdzięczny za to stróżowanie. Będę mówił, stróżu mój kochany, stróżuj nad moją duszą nieustannie. Bądź mi stróżem dniem i nocą. Jestem Ci wdzięczny za to, że jesteś moim stróżem. Nie nęka mnie Twoje stróżowanie, chociaż nieraz jest mi ciężko, ale nie nęka mnie to, nie męczę się już z Tobą. Chociaż nieraz jest mi trudno w tym ciele, ale wiem, że Ty chcesz zawsze dobra dla mnie. I bądź mi zawsze nieustannie. Jak ten stróż będzie wtedy radosny i szczęśliwy, że może nad Tobą stróżować. I to nie jest tak, jak sobie ludzie myślą, aniołeczek. Wszechmogący, święty Bóg. Potężny, sprawiedliwy Bóg. Ten, który ma moc zachować od wszystkiego człowieka. Chwała Mu za to. Dobrze być w takich dłoniach. Nigdy się już nie wyrywać. Dobrze być w takich dłoniach. Pan mi pomoże i każdemu z nas. Amen.